Stop Act HR 1226, polski interes narodowy. Jesteśmy w Waszyngtonie i ratujemy ojczyznę. Znaczy, Wojtek ratuje ojczyznę, a ja mu pomagam. Zresztą ty też. My mu pomagamy, tak, na dwie kamery. Entrance jest z drugiej strony. Staff and visitors. Czyli musimy obejść wejście z drugiej strony. Od kilku miesięcy obserwatorzy polonijnej i krajowej sceny politycznej zwracają uwagę na działalność Edwarda Wojciecha Jeśmana, prezesa i jednocześnie dyrektora Kongresu Polonii Amerykańskiej w południowej Kalifornii, który w grudniu 2017 roku poinformował opinię publiczną o niebezpieczeństwie, jakie płynie z procedowanych w Stanach Zjednoczonych aktów legislacyjnych. Analiza prawna antypolskich ustaw S-447 i HR-1226 dowiodła, że mamy do czynienia z kolejnym zamachem środowisk żydowskich na polski majątek, dokonywanym rękami rzekomo sojuszniczego państwa, czyli Stanów Zjednoczonych. Edward Jessman, w Polsce znany jako Wojciech Jeśman, w błyskawicznym tempie zorganizował medialną dwujęzyczną akcję pod nazwą Stop Act HR-1226, mającą na celu uświadomienie amerykańskim kongresmenom, że przegłosowanie tej ustawy jest po pierwsze niezgodne z kilkoma wcześniejszymi traktatami i po drugie jest szkodliwe dla stosunków polsko-amerykańskich. I am requesting you call your United States representative serving on the House Foreign Affairs Committee and tell them to kill this bill. W kampanii medialnej Wojciecha Jeśmana wystąpiło do tej pory kilkanaście osób, które w języku American English przestrzegają przed negatywnymi skutkami przegłosowania ustawy HR 1226 przez Kongres. Stop the bill 447 i 1226. W marcu tego roku w Waszyngtonie miała miejsce akcja Polaków mieszkających na stałe w Stanach Zjednoczonych, którzy postanowili wręczyć kongresmenom komplety dokumentów zawierających analizę prawną antypolskich ustaw oraz naświetlających kontekst historyczny całej sytuacji. Dzięki dobrze zaplanowanej akcji dokumenty w ciągu kilku godzin trafiły do blisko 400 biur mieszczących się w trzech budynkach rządowych na Capitol Hill. Uczestnicy akcji odbyli 80 rozmów ze staffersami, czyli osobami odpowiedzialnymi w biurach za sprawy międzynarodowe. Ciąg dalszy akcji Stop Act HR 1226 zakłada stały i systematyczny kontakt przedstawicieli Polonii Amerykańskiej z kongresmenami na Capitol Hill. Swoją gotowość wspierania przedsięwzięcia na miejscu zgłosił Jacek Marczyński, na stałe mieszkający w Waszyngtonie. Szczegóły akcji są dostępne na stronie stopacthr1226.org, która nie wiadomo dlaczego jest permanentnie blokowana. Czy jest jakiś oficjalny komunikat kogoś z rządzących w Polsce na ten temat? Czy o tym się w ogóle trzeba zajmować w Polsce? Na razie nie widzę żadnej potrzeby, aby Polska w jakikolwiek sposób interweniowała i wydawała oświadczenia w tej sprawie. Czy to nas interesuje? Interesuje bardzo, ale na razie nie mamy żadnych podstaw do tego, aby wydawać jakiekolwiek oświadczenie, bo... Może pan to... Rozumiem, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, dobra. O, już zabieram. I dobra. Szerokiej podróży. Dobra. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.